Chciałabym się przyłączyć do tego optymizmu pana posła Kawecińskiego, ale muszę jednak też odnotować pewną niekorzystną praktykę, która teraz pojawiła się i dość często jest stosowana przez prawicowe partie. Mianowicie właściwie już można powiedzieć, że prawie na każdym posiedzeniu zgłaszają one sprzeciw wobec jakiegoś punktu, wprowadzenia do porządku jakiegoś punktu. I tak mieliśmy do czynienia i z ustawami o związkach partnerskich, które były w porządku, ale jakiś klub złożył sprzeciw i potem było głosowanie i większością głosów, no też niestety właśnie Platformy Obywatelskiej było to wyrzucone z porządku obrad. Dzisiaj znowu było głosowanie nad rzecznikiem praw, dzisiaj czy wczoraj? Wczoraj, nad rzecznikiem praw do spraw dyskryminacji i również ta propozycja dyskusji, już nie mówię samej ustawy, ale dyskusji, została przez Wysoką Izbę odrzucona, no również głosami Platformy Obywatelskiej przede wszystkim. Także ja troszkę obawiam się, czy rzeczywiście uda nam się także wprowadzić ten punkt do porządku obrad. No to znowu będzie kluczową rolę odgrywała w tym Platforma Obywatelska. Także no zobaczymy jak będzie, ale różnie może być. Różne kłopoty zdrowotne. Właśnie na przykład z powodu używania narkotyków, czy jakiegoś, prawda, ryzykownych różnych zachowań, którym często używanie narkotyków towarzyszy. To są też choroby psychiczne, prawda, które jakby nie znajdują, prawda, odpowiedniego miejsca do zajęcia się tymi osobami, którzy ponoszą konsekwencje psychiczne używania. Chcę przez to powiedzieć, że ponieważ moi pacjenci wiedzą, że są traktowani z pewną podejrzliwością, nawet w zakładach opieki zdrowotnej, które są powołane do tego, żeby nieść pomoc, są często traktowani no, bez elementarnego przestrzegania praw pacjenta. I w związku z tym to jest następna konsekwencja tego prawa, że jakoś, nie wiem, na całym świecie, jak się mówi o uzależnieniu, czy o użytkowniku różnych substancji psychoaktywnych, to się mówi o leczeniu, prawda? Mówi się o pacjencie, a my bardzo często, jakby mamy to wszędzie, ale cały czas gdzieś z tyłu głowy w dalszym ciągu traktujemy tych ludzi, nie jako ludzi chorych, cierpiących, tylko jako osoby wyjęte spod prawa. I to jest następna, moim zdaniem, w naszych głowach. Nawet myślę sobie, też oczywiście to się zmienia, ale zmienia się bardzo wolno. Także w samych osobach, które pomagają osobom uzależnionym, czy osobom dotkniętym w jakiś sposób konsekwencjami używania narkotyków. I trzecią sprawą, jakby chciałabym, że tak powiem, podsumować, że marzę o czasie, żebyśmy rzeczywiście racjonalną debatę na temat używania tego, co się dzieje w naszym społeczeństwie w związku z poszerzaniem się i problem będzie narastał. Nie ma co do tego żadnych złudzeń. Żebyśmy rzeczywiście rozmawiali w gronie specjalistów od zdrowia publicznego, o czym wspominała tutaj pani Magda Dąbkowska, wzorem innych krajów. Żeby to była porządna debata publiczna na temat, co zrobić, żeby pomóc ludziom, którzy już jakoś się z tym spotkali, ponoszą konsekwencje, żeby ciągle to nie trzeba było zapraszać do tej dyskusji wymiar sprawiedliwości, prokuratorów, policjantów, niechże oni robią swoją robotę, tych problemów też jest dużo. Żeby rzeczywiście zainteresować przede wszystkim te organy szeroko pojętej edukacji i zdrowia publicznego, a nie organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania. O to się jak gdyby dopominam w imieniu swoich pacjentów, swoich klientów. Dziękuję bardzo.
propozycją opartą na moim doświadczeniu w tym procesie legislacyjnym, czy z tą, tym procesie, próbą procesu legislacyjnego nad naszym projektem ustawy. A dotyczy to właśnie kwestii niewielkiej ilości narkotyków, tego, kto powinien to wyznaczyć. I chcę powiedzieć, że mamy tutaj bardzo poważny problem systemowy, polegający na tym, że instytucje tak naprawdę nie chcą wziąć odpowiedzialności za wyznaczenie tej niewielkiej ilości narkotyków. To znaczy, jak mamy projekt ustawy, w którym proponujemy, żeby minister zdrowia na przykład, czy właśnie przy okazji, czy są przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji też zostali zaproszeni? Nie ma. No i właśnie, żeby minister zdrowia na przykład wyznaczył jako ekspert, prawda, w tej sprawie, ustalił, co jest tą niewielką ilością narkotyków, to słyszymy wtedy, no ale dlaczego minister? Przecież to posłowie proponują projekt ustawy, to niech oni tam napiszą. Mówi, no dobrze, ale przecież są fachowcy i eksperci, po to chyba mamy instytucje publiczne, żeby wsparły i rzeczywiście coś zaproponowały. Ale nie, tutaj mamy do czynienia z tym ogromnym strachem przed odpowiedzialnością, że ktoś może wyznaczyć i wtedy może się spotkać tutaj z atakami, prawda, czy zarzutami, prawda, że to za wysoka na przykład ta ilość. Także tu mamy rzeczywiście z tym problem, bo ja sobie wyobrażam, jakby na przykład posłowie u swojej ustawie wyznaczyli, że to jest niewielka ilość narkotyków i natychmiast by była teraz, prawda, huzia na juzia, że to za dużo, za mało, prawda, i tak dalej. Ale tak ten proces legislacyjny jest w tej chwili prowadzony, że takie jest tak naprawdę oczekiwanie, że nie ma miejsca, czy nie ma woli do tego, żeby uznać, że to instytucje publiczne powinny wesprzeć legislatorów w tej sprawie i zaproponować jakieś rozwiązania, które byśmy bardzo chętnie przyjęli, bo tu chodzi o to, żeby wreszcie coś wyznaczyć, żeby przestała to być kwestia całkowicie dowolna i uznaniowa. No i teraz już bez dalszej zwłoki już przekazuję głos Kamilowi Sipowiczowi, który podzieli się z nami swoimi uwagami na temat marihuany w kontekście antropologicznym. Bardzo proszę. Dzień dobry, ja nie będę za długo mówił, bo jeśli chodzi o antropologię, to polecam Państwu moją książkę. Natomiast żałuję, że nie ma tutaj przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, bo jest dobra wiadomość. Otóż Delta 9 THC, czyli jeden z głównych składników marihuany, jest skutecznym środkiem w leczeniu glejaka ludzkiego mózgu. Więc jeżeli ktoś z Państwa miał to nieszczęście, jak ktoś z rodziny, więc polecamy wycieczkę do Czech albo do Holandii, żeby się leczyć z glejaka. Jak Państwo wiedzą, myśmy się stali jak gdyby ofiarą, no właściwie nie wiem czego, tej całej, ogólnie mówiąc, tej represyjnej, całościowej polityki w stosunku do substancji nazywanych narkotykami. Ja tego nie uważam marihuany za narkotyk, uważam, że to jest enteogen, że to zaczyna być stosowane na całym świecie, to stwierdzenie. Enteogen to jest substancja, słowo enteo, Bóg jak w teologii, substancja pozwalająca przeżywać jakieś ekstatyczne przeżycia. Zresztą mieliśmy tę okazję, że spotkaliśmy się z moją żoną, z byłym prezydentem Kwaśniewskim, który jest członkiem tej międzynarodowej organizacji, w której są byli prezydenci różnych państw przy ONZ-cie i powiedzieliśmy mu, że pierwszą rzecz, jaką ta organizacja powinna zrobić, to wystąpić do ONZ-u, żeby marihuanę wykreślić z listy narkotyków. Jest to do zrobienia, powiedział prezydent Kwaśniewski, ale oczywiście to potrwa. Tutaj pani mówiła z pozycji Open Society, społeczeństwa otwartego, więc pani również chce zaznaczyć, że pani Katarzyna Malinowska-Sępluk zwróciła mi uwagę na to, iż to, co się stało nam, ów najazd policji, po tym jak Kora tydzień wcześniej wypowiedziała się o tym, że gdyby miała do wyboru alkohol czy marihuanę, to by zapaliła marihuanę, a ja opublikowałem książkę o marihuanie oraz wielokrotnie się wypowiadałem i w prasie, i w telewizji wziąłem udział w marszu Wolnej Konopi. No, jest to w pewnym sensie próba zamknięcia nam ust.
w pewien sposób jest to cios wymierzony w koncepcję otwartego społeczeństwa. Najazd policji, uniemożliwienie nam z kontaktu z adwokatem i te wszystkie szykany, jakie nas dotyczą. Mieliśmy ogromną nadzieję, że prokuratura umorzy tę sprawę ze względu na ową słynną, nieznaczną ilość. Na własne oczy widzieliśmy to, że prokurator właściwie był przestraszony tą sprawą, nie wiedział, co z tym fantem zrobić, a jak nie wiedział, co z tym fantem zrobić, to najlepiej dać do sądu. Jak zachowa się sąd, też nie wiemy. W każdym razie, może nie będę mówił o historii antropologii, natomiast antropologia dzisiejsza i ta nieznaczna ilość, dla mnie to jest w ogóle jakaś sprawa niesamowita, że w XXI wieku w cywilizowanym państwie, takim jak jest Polska, istnieje takie sformułowanie prawne jak nieznaczna ilość. Gdyby było na przykład sformułowanie, że można jeździć pod wpływem nieznacznej ilości alkoholu samochodem, albo że można nieznaczną ilość pieniędzy ukraść, no to wszyscy by się utknęli w głowę, że to jest taki piramidalny idiotyzm. Natomiast w wypadku tych narkotyków nie ma to przedstawiciela prokuratury, Ministerstwa Zdrowia. Właściwie jest to sprawa, te 14 tysięcy ludzi rocznie, młodych, najczęściej traktowanych, przerabianych na kryminalistów, nie jest ważna dla dzisiejszych polityków. I ta nieznaczna ilość, to na zdrowy rozum 2,8 grama jest to nieznaczna ilość, bo no wiemy, ile to jest. Zresztą policjant, który to u nas zlikwidował, stwierdził, że to jest 10 gramów. Tak świetnie się na tym zna. Poza tym powiedział, że to jest potworny narkotyk, który zabija ludzi. No taka jest wiedza policjantów i prokuratorów na ten temat. Doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Jeśli chodzi o główny temat tego, co mam powiedzieć, to też to odniosę do aktualnej sytuacji. Większość polityków prawicowych już zrozumiała, że marihuana jest środkiem o wiele mniej szkodliwym niż alkohol, ponieważ 30 tysięcy ludzi rocznie umiera na chorobę alkoholową. Miesiąc temu byłem na pogrzebie syna mojego przyjaciela, 32 lata, choroba alkoholowa, tylko i wyłącznie pił piwo. 8 piw dziennie przez kilka lat, miał deliria, padaczki alkoholowe, niedawno zmarł w szpitalu na Banacha, nie udało się go uratować. 37 tysięcy policja złapała ludzi pijanych, tych wybiórczo złapanych, prowadzących samochodów. Marihuana, jak pokazują badania, jest na samym końcu tej listy substancji szkodliwych, nie dociera to do polskich polityków, nie wiem z jakiego powodu. Głównie się mówi, że chodzi o to, że marihuana i konopie są czymś obcym, a jak wiadomo, coś, co obce, jest dla Polaka niebezpieczne. Otóż ja w moich książkach i artykułach wielokrotnie pisałem, że konopie nie są czymś obcym, bo wystarczy przeczytać trylogię Sienkiewicza, Mickiewicza, każdego polskiego poety, występują tam konopie. Konopie, które rosły rosły na terenach dawnej Rzeczpospolitej, obojga narodów, która obejmowała też, jak wiemy, kraj, południową Ukrainę, czasami Mołdawię i tak dalej, posiadały więcej te substancji THC, no bo to są dwie substancje, te główne kanaboidy, THC i CBD. CBD jest to substancja, która jest bardzo silnym antydepresantem. THC jest tą, zresztą jak policja przychodzi do nas do domu, to zaraz zawołano specjalistę, który przyjechał z takim specjalnym, przerażającym urządzeniem i stwierdził, że jednak jest tam THC, a nie tylko CBD. Więc wracając, że to jest substancja obca. Otóż nie jest to substancja obca, bo jak wspomniałem, głównym przeciwnikiem marihuany i nazywaniem tego narkotyku w Polsce, jak i w innych krajach, jest Kościół rzymskokatolicki. To też wynika z niewiedzy i nie wstydzę się powiedzieć tego słowa, z ciemnoty, ponieważ tłumaczenie Starego Testamentu, sławetna Septuaginta, że podobno 70 mnichów tłumaczyło i wszystkim wyszło identycznie, więc wszyscy popełnili identycznie ten sam błąd, że substancję kanabis przetłumaczono jako tatarak. No, oczywiście nie był to żaden tatarak, tylko to były konopie. W całym obszarze basenu śródziemnego, w Izraelu, w Palestynie, w Asyrii, wszędzie były używane konopie. Kobiety rodzące w Palestynie używały się konopi jako kadzidła, żeby ułatwić te
bóle porodowe. Jest to antropologicznie w tej chwili już udowodnione.